Helena Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości. Rozdział 4. Próby empirycznej weryfikacji istnienia wyparcia właściwego. Atrakcyjność i kliniczna użyteczność pojęcia wyparcia skłoniły licznych badaczy do prób empirycznej weryfikacji występowania tego zjawiska. Klinicyści dokonywali diagnozy tego mechanizmu obronnego na podstawie licznych, na ogół wątpliwych metodologicznie wskaźników. Diagnozy te dotyczyły indywidualnych pacjentów i sporządzane były w procesie indywidualnej, zróżnicowanej w zależności od przypadku psychoterapii. Psychologowie eksperymentalni mieli na ogół wiele wątpliwości co do trafności stosowanych przez terapeutów wskaźników i sporządzanych na ich podstawie diagnoz. Ponadto odnosiło się to nie tyle do stwierdzenia, czy i w jakim zakresie u danego pacjenta występuje wyparcie, lecz czy w ogóle opisywane przez Freuda zjawisko wyparcie istnieje i czy teoria wyjaśniająca jego przebieg jest trafna. To rozróżnienie na zjawisko i jego interpretację jest ważne i warto oceniać materiał empiryczny z punktu widzenia zarówno tego, w jakim stopniu pozwala on wnioskować o istnieniu interesującego nas zjawiska, jak i tego, jak dalece pozwala zweryfikować wyjaśniającą je teorię. Pierwsze próby weryfikacji empirycznej zjawiska wyparcia były podejmowane bardzo dawno, bo już w latach 20. i 30. naszego wieku. Były one jednak bardzo niedokładne metodologicznie i wykorzystywano w nich techniki klasycznej eksperymentalnej psychologii pamięci. Próby te opisane szczegółowo przez Rapaporta często wskazują na brak zrozumienia pojęcia wyparcia, co niejednokrotnie powodowało stosowanie nietrafnych wskaźników wyparcia. Nowe, liczne badania nad wyparciem można systematyzować z uwagi na kilka ważnych cech. Jedną z takich cech jest stopień, w jakim operacjonalizacja hipotez badawczych wynika bezpośrednio z teorii psychoanalitycznej. W badaniach bądź to wykorzystuje się materiał bezpośrednio nawiązujący do teorii psychoanalitycznej, np. marzenia senne, czynności pomyłkowe, humor, objawy psychopatologiczne, bądź też konstruuje się proste analogie laboratoryjne, wykorzystując przy tym materiał związany słabo lub wcale z teorią psychoanalityczną. Druga cecha różnicująca badania nad wyparciem to rodzaj lub faza wyparcia podlegająca weryfikacji, wyparcie pierwotne, wyparcie właściwe lub powrót wypartych treści do świadomości, będący przejawem załamania się wyparcia. We wszystkich fazach, rodzajach wyparcia badacz może korzystać z istniejącego u badanego wyparcia lub zakłócać jego istnienie, albo też może on sam wywoływać wyparcie, na ogół w sytuacji modelowej. Powszechnie przyjętym kryterium przy doborze szczegółowych procedur badawczych jest kryterium postulowane przez McKinnona i Dukesa, zgodnie z którym wyparcie pierwotne przejawia się w zaburzeniach spostrzegania. Tu najpowszechniej stosowanym modelem laboratoryjnym są eksperymenty nad obronnością percepcyjną. Wyparcie właściwe w zaburzeniach pamięci. Najczęściej stosowaną procedurą jest badanie selektywnego przypominania. I wreszcie powrót wypartych treści do świadomości w zaburzeniach myślenia i działania. Każda strategia badania wyparcia ma swoje wady. Podejście modelowe zawsze wiąże się z wątpliwościami, czy przyjęty odpowiednik laboratoryjny jest trafną operacjonalizacją badanego zjawiska, bowiem każdy taki analog jest jego uproszczeniem, czasem skrajnym. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy badacz korzysta z gotowego wyparcia, w tym przypadku trudno jest kontrolować tę zmienną, a często nie ma się pewności, czy ona naprawdę u danego badanego występuje, czy też sam stara się wywołać wyparcie w trakcie badania. W tym drugim przypadku względy etyczne
nie pozwalają na manipulowanie sytuacjami naprawdę traumatycznymi, a właśnie takie sytuacje prowadzą do wyparcia według klasycznej teorii psychoanalitycznej. Powstaje więc dylemat. Czy rezygnować z czystości metodologicznej na rzecz większej sytuacyjnej wiarygodności badania? Czy odwrotnie? Ufać, że nawet bardzo uproszczony model laboratoryjny stanowi trafny analog badawczego zjawiska. Wydaje się, że tylko łączne stosowanie obydwu podejść może zwiększyć wartość uzyskanych wyników badań. Niestety, nie jest to procedura spotykana w badaniach opisanych dotychczas w literaturze. Przedstawiony poniżej przegląd wybranych badań nad wyparciem właściwym rozpocznę od badań, w których wykorzystuje się materiał bezpośrednio nawiązujący do twierdzeń psychoanalitycznych, a następnie opiszę badania modelowe, w których badacze konstruują laboratoryjne analogie wyparcia. 4.1. Badania wykorzystujące materiał bezpośrednio nawiązujący do teorii psychoanalitycznej. 4.1.1. Przejęzyczenia. Według Freuda przejęzyczenia nie są przypadkowe, lecz są wynikiem krótkotrwałego wdarcia się wypartych treści, które ujawniają się w zachowaniu werbalnym. Analizując przejęzyczenia i czynności pomyłkowe, Freud starał się docierać do tych wypartych treści. Lektura jego pracy na temat przejęzyczeń i czynności pomyłkowych nasuwa bardzo wiele wątpliwości co do trafności dokonywanych tam interpretacji i częstokroć uderza ogromna arbitralność interpretacyjna oraz znajdywanie w analizowanym materiale tego, czego się tam szuka. Wenes przeprowadziła badanie mające na celu weryfikację stwierdzenia Freuda, iż przejęzyczenia są przejawem chwilowego załamywania się wyparcia. 32 kobietom podano 8 list słów, wśród których połowa słów oceniona została uprzednio przez sędziów kompetentnych jako emotogenna, połowa zaś jako neutralna. Kontrolowano częstotliwość występowania tych słów w języku angielskim. Każda osoba badana miała po kolei w takt metronomu odczytywać słowa i podawać do każdego z nich skojarzenie. Dwoje sędziów oceniało liczbę braków skojarzeń, przejęzyczeń i opóźnionych reakcji. Analiza wyników wykazała, że osoby badane bardzo rzadko przejęzyczały się, a połowa przejęzyczeń wystąpiła w 5 z 32 badanych. Więcej przejęzyczeń pojawiło się przy słowach emotogennych i skojarzeniach do tych słów niż przy słowach neutralnych i skojarzeniach do nich. Różnice nie były jednak istotne statystycznie. Więcej opuszczeń wystąpiło przy słowach emotogennych, ale bliższa analiza wykazała dużą zależność opuszczeń od konkretnej listy serii, niezależnie od osoby badanej. Błędy w dużej mierze zależały także od listy. Autorka wnioskuje, że wyniki jej eksperymentu nie potwierdzają teorii Freuda na temat istoty przejęzyczeń. Małą liczbę przejęzyczeń uzyskanych w eksperymencie Kline przypisuje faktowi, że badanie wymagało koncentracji na materiale, podczas gdy Freud twierdził, iż najwięcej przejęzyczeń występuje w chwilach osłabienia kontroli uwagi. Można dodać, że nawet gdyby uzyskano przewagę przejęzyczeń przy słowach emotogennych i skojarzeniach do nich, to nie musiałoby to potwierdzać teorii wyparcia. Emocje wzbudzane przez te słowa mogłyby bowiem zakłócić czynności poznawcze bez udziału mechanizmu załamywania się wyparcia. 4.1.2. Humor i dowcip. Freud sądził, że humor i dowcip stanowią ujście dla wypartych impulsów, które w zamaskowanej formie mogą tym sposobem ominąć cenzurę superego. Odróżniał on humor od dowcipu, uważając humor za zdrową reakcję na problemy, z którymi jednostka radzi sobie z trudnością poprzez humorystyczną ekspresję werbalną. Dowcip natomiast
występuje u osób nieprzystosowanych i charakteryzuje się wrogością i poniżaniem innych. Istnieje kilka badań weryfikujących hipotezy wynikające z freudowskiej teorii humoru i dowcipu, niewiele jednak one wnoszą z uwagi na liczne wątpliwości metodologiczne, a także na częstokroć niejasne rozumowanie leżące u podłoża wysuwanych hipotez. Z wyników stosunkowo rzetelnych można przytoczyć wniosek O'Connella, iż źle przystosowani mężczyźni wolą dowcipy agresywne od żartów humorystycznych oraz wynik Globa i Lewina, zgodnie z którym dowcipy agresywne początkowo oceniane przez osoby badane jako bardziej śmieszne niż żarty o treści nieagresywnej po analizie przez osoby badane przyczyn śmieszności wykazały większy w stosunku do pierwotnej oceny spadek szacowanej śmieszności niż żarty nieagresywne. Autorzy uważają, że wynik ten potwierdza twierdzenie Freuda, iż dowcip agresywny tylko wtedy jest śmieszny, gdy nie koncentrujemy się bezpośrednio na jego treści. Koncentracja taka bowiem zwiększa kontrolę superego i rodzi lęk. Na podstawie tak skąpych danych nie można z jakąkolwiek odpowiedzialnością uważać freudowskiego twierdzenia na temat związku między wyparciem a dowcipem i humorem za udowodnione. 4.1.3. Marzenia senne. Według Freuda sen jest stanem, w którym ego i superego rozluźniają swoje funkcje kontrolne. Także impulsy id mogą znaleźć ujście w marzeniach sennych, jeśli zostaną dostatecznie zakamuflowane. Tym samym marzenia senne byłyby przejawem złagodzenia mechanizmu wyparcia. Na podstawie tej teorii badacze wysunęli hipotezy dotyczące związku między marzeniami sennymi a wyparciem. Podstawowe hipotezy, sprawdzane w różnych wariantach przez kilku autorów, głoszą, iż osoby wypierające będą gorzej pamiętały swoje sny niż osoby nie stosujące wyparcia oraz że osoby wypierające będą odtwarzały sny o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym rzadziej niż osoby nie stosujące wyparcia. Hipotezy te znalazły potwierdzenie w kilku badaniach. Nasuwa się jednak wiele wątpliwości teoretycznych i metodologicznych związanych ze stosowaniem analizy marzeń sennych do badania wyparcia. Po pierwsze, w badaniach tych nie kontroluje się właściwości pamięci osób badanych i nie ma żadnych dowodów na to, że gorsze zapamiętanie snów u osób, o których skądinąd wiadomo, że stosują wyparcie, nie wynika po prostu z ogólnie gorszej pamięci tych osób. Po drugie, nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, czy osoby, które podają, że nie miały marzeń sennych, wyparły te marzenia, czy też rzeczywiście miały ich mniej niż osoby referujące liczne sny. Wiadomo, co prawda, że marzenia senne występują w fazie snu paradoksalnego, której towarzyszą szybkie ruchy gałek ocznych REM, nie ma jednak dowodów na to, że w fazie REM zawsze towarzyszą marzenia senne. Goodenough uważa, że w fazie REM mogą towarzyszyć stany beztreściowego pobudzenia emocjonalnego. Tylko w nielicznych badaniach nad marzeniami sennymi w odniesieniu do wyparcia w ogóle kontrolowano przebieg snu na poziomie fizjologicznym poprzez obserwację REM. Również sama procedura badania treści marzeń sennych budzi wiele wątpliwości. Stwierdzono na przykład, że relacja o marzeniu sennym przybiera różną postać w zależności od tego, czy osoba badana relacjonuje swoje marzenie senne po przebudzeniu spontanicznym, czy też została obudzona przez eksperymentatora od tego, jakie znaczenie ma dla niej osoba, której marzenie senne relacjonuje, od tego, ile upłynęło czasu od przebudzenia. To samo marzenie senne, relacjonowane kilkakrotnie, w różnych warunkach jest bardzo różne. Co więcej, hipotezy formułowane na podstawie freudowskiej teorii marzeń sennych nie zawsze w oczywisty sposób wynikają z tej teorii. Dlatego wydaje się, że na obecnym etapie wiedza o marzeniach sennych i przystosowanych sposobach jej badania brak podstaw
do wyciągania jednoznacznych wniosków dotyczących związku między wyparciem a marzeniami sennymi. 4.2. Badania wykorzystujące analogii laboratoryjne wyparcia właściwego. W badaniach analogowych dąży się na podstawie dokładnej analizy teorii badanego zjawiska do skonstruowania jego uproszczonego modelu oraz wykorzystuje się dobrze kontrolowane wskaźniki. Oceniając wartość danego badania analogowego, musimy z jednej strony oszacować, czy konstruowany model laboratoryjny trafnie odzwierciedla prawidłowości postulowane przez teorię, z drugiej zaś, czy sposób operacjonalizacji zmiennych teoretycznych jest trafny i uzasadniony. Ponieważ zawsze istnieje problem generalizacji wniosków z badania laboratoryjnego, przeto powstaje pytanie, jak dalece potwierdzenie hipotez uprawnia do stwierdzenia, że teoria została udowodniona i odwrotnie. W jakim stopniu negatywny wynik eksperymentu należy uważać za podważenie teorii, a w jakim za skutek nietrafnego doboru modelu lub nietrafnej operacjonalizacji zmiennych. Problemy te dotyczą wszelkich badań eksperymentalnych, ale są one szczególnie istotne przy weryfikacji hipotez stawianych w badaniach nad mechanizmami obronnymi, ponieważ teoria jest tutaj wyjątkowo skąpa i nieprecyzyjna oraz niezwykle trudno jest konstruować dobre wskaźniki badanych zmiennych. Cokolwiek by w tej dziedzinie zrobili psychologowie eksperymentalni, zawsze będą oni narażeni na zarzuty psychoanalityków, iż bez własnego doświadczenia w terapii psychoanalitycznej nie można zrozumieć psychoanalizy, a kto nie chce przyjąć twierdzeń psychoanalitycznych, jest po prostu ofiarą własnych mechanizmów obronnych. Mimo tak poważnych trudności należy pamiętać, że tylko dobre badania eksperymentalne mogą uczynić psychoanalizę bardziej wiarygodną i uratować jej cenne intuicje przed zarzutem nienaukowości. Eksperymentalne badania nad wyparciem właściwym związane są z procesami pamięci. Typowy eksperyment w tym zakresie opiera się na założeniu, że wyparcie ujawni się w postaci gorszego odtwarzania treści wzbudzających negatywne emocje w porównaniu z treściami neutralnymi. W eksperymentach tych badacze bądź to wykorzystują istniejące u osoby badanej wyparcie, istnienie to jest mniej lub bardziej kontrolowane, bądź sami starają się wyparcie wywołać. W procedurach tych kryje się kilka poważnych problemów, bez rozwiązania których trudno wnioskować na temat uzyskanych wyników. Po pierwsze, Freud zakładał, że to, co ulega wyparciu w wyparciu właściwym, to treści skojarzone z impulsami wypartymi, przy czym wyróżniał on tylko dwa takie impulsy – seksualne i agresywne. Powstaje więc pytanie, czy ograniczać próby weryfikacji istnienia wyparcia właściwego do treści skojarzonych z tymi dwoma wyróżnionymi przez Freuda instynktami, czy też przyjąć teoretycznie bardziej wiarygodne podejście, według którego wyparciu mogą ulec wszelkie nieakceptowane popędy i treści z nimi związane? Jeśli przyjmiemy podejście rygorystyczne, to wartość dowodową będą miały tylko te eksperymenty, które operują materiałem odnoszącym się do popędu seksualnego i agresywnego. Zaś takich badań jest bardzo niewiele. Natomiast wiele badań manipuluje lękiem związanym z niepowodzeniem, różnie wywoływanym stresem i temu podobne. Drugi problem dotyczy treści, jakie można uznać za skojarzone z pierwotnie wypartym impulsem. W licznych badaniach operuje się pewnymi założeniami o powszechnych doświadczeniach w danej kulturze. Jednak takie założenia nie zawsze są uzasadnione. W wyniku indywidualnych doświadczeń ludzie różnią się znacznie pod względem tego, co stanowi dla nich sytuację emotogenną. Także bodźce czy sytuacje powszechnie uważane za neutralne mogą, w wyniku szczególnych, jednostkowych asocjacji, nabrać charakteru emotogennego. Dlatego, korzystając z istniejącego już u danej osoby wyparcia, co z pewnych przedstawionych poniżej względów wydaje się zabiegiem korzystnym, zawsze trzeba się starać o odpowiednią kontrolę jego występowania. Trzeci problem występuje w tych eksperymentach, w których badacz sam stara się wywołać wyparcie.
Z punktu widzenia metodologicznego takie eksperymenty są lepsze od poprzednio opisywanej kategorii. Pozwalają bowiem na kontrolowaną manipulację badaną zmienną. Trudności polegają tu na tym, że względy etyczne nie pozwalają manipulować sytuacjami naprawdę traumatycznymi i dlatego badacze najczęściej sugerują osobom badanym niepowodzenie w jakimś zadaniu bądź manipulują stresem w granicach ogólnie przyjętych w badaniach eksperymentalnych. Manipulacje tego typu prawdopodobnie wywołują stosunkowo niewielkie nasilenie emocji negatywnych, a ponadto badacz nie może mieć pewności, czy stosowana przez niego metoda wzbudzania ujemnych emocji u konkretnej osoby lub badanej populacji rzeczywiście je wzbudzi. Stąd wątpliwości, czy gorsze zapamiętywanie lub odtwarzanie materiału eksperymentalnego jest wynikiem wyparcia czy innych czynników. Czynniki, których kontrola w omawianym schemacie eksperymentalnym jest konieczna, a zarazem trudna i na ogół pomijana, to równoważność materiału emotogennego i neutralnego pod względem trudności, zróżnicowanie między wyparciem a świadomym tłumieniem oraz różnice indywidualne w stosowaniu wyparcia przez poszczególne osoby badane. 4.2.1. Badania wykorzystujące wyparcie spontaniczne. W badaniach, w których badacz nie wywołuje wyparcia, lecz zakłada, że prezentowany przez niego materiał skojarzony jest z uprzednio wypartymi treściami, główny problem polega na określeniu, jak dalece uprawnione jest to założenie. W dobrze zaplanowanych eksperymentach badacze usiłują założenie to zweryfikować lub je uprawomocnić, wprowadzając dodatkowe rozważania teoretyczne. W przypadku materiału typu werbalnego, jednym ze sposobów uprawomocnienia założenia o istnieniu wyparcia jest dobieranie materiału emotogennego słów na podstawie czasu reakcji skojarzeniowej na listę słów. Przyjmuje się, że dłuższy czas skojarzeniowy jest wskaźnikiem emotogenności, zaś krótki neutralności słów. Innymi wskaźnikami emotogenności miałyby być takie cechy skojarzeń na słowa bodźce, jak brak skojarzenia czy skojarzenia niezwykłe, którym towarzyszy wzmożona reakcja skórno-galwaniczna. Przykładem tak kontrolowanego badania jest badanie Merrilla, w którym dobrano zestaw słów neutralnych i emotogennych na podstawie testu skojarzeniowego. Za słowa emotogenne uznano takie, które miały dłuższy czas reakcji skojarzeniowej i w powtórnym badaniu wywoływały inne skojarzenia niż w pierwszym lub przy których skojarzenia były oryginalne i niespotykane. Zadaniem osób badanych było nauczenie się tak dobranych słów, przy czym procedura polegała na wyuczeniu się pary złożonej ze słowa i zgłoski bezsensownej. Przy odtwarzaniu wyuczonego materiału badani mieli zareagować słowem na podaną zgłoskę bezsensowną. Wyniki wskazały na lepsze odtwarzanie słów neutralnych niż emotogennych. Eksperyment ten pozornie stanowi dowód na istnienie wyparcia, ale w rzeczywistości wzbudza wiele wątpliwości. Po pierwsze, zastosowany sposób kontroli emotogenności bywa krytykowany. Na przykład Lafal uważa, że wydłużony czas reakcji skojarzeniowej może wskazywać nie na emotogenność słowa, lecz na trudności decyzyjne wynikające z posiadania licznych konkurencyjnych skojarzeń na to słowo. Ta konkurencyjność skojarzeń może także utrudniać uczenie się i odtwarzanie takich słów. W eksperymencie Merrilla podanie przez osoby badane przy powtórnym badaniu innych skojarzeń na dane słowa o długim czasie reakcji skojarzeniowej czyni hipotezę Lafala bardzo prawdopodobną. Po drugie, na czas reakcji skojarzeniowej i rodzaj skojarzeń wpływają inne czynniki pozaemocjonalne, wobec czego nie mamy podstaw, by przyjmować te wskaźniki za dowód emotogenności bodźców. Po trzecie, w cytowanym tu eksperymencie osoby badane musiały wypowiedzieć słowo emotogenne w odpowiedzi na zgłoskę bezsensowną. Nie można więc wykluczyć prawdopodobieństwa tłumienia reakcji przy prawidłowym zapamiętaniu słowa z uwagi na przykrość wywołaną
wymówieniem słowa emotogennego, choć zarzut ten jest słaby, ponieważ, jak twierdzą Eriksen i Pierce, niepodporządkowanie się instrukcji eksperymentatora może być bardziej przykre dla osoby badanej niż wymówienie słowa emotogennego. Holmes podaje poważny argument za bezzasadnością doboru słów emotogennych na podstawie czasu reakcji skojarzeniowej w eksperymentach, w których dobierano słowa o takich samych czasach reakcji skojarzeniowej, lecz różniące się stopniem zagrożenia, kontrolowanym innymi technikami, nie uzyskano różnic w odtwarzaniu słów neutralnych i emotogennych. Innym sposobem wyodrębniania emotogenności dobieranych bodźców w badaniach wykorzystujących model zróżnicowanego odtwarzania jako wskaźnika wyparcia właściwego jest dopasowywanie bodźców na podstawie przesłanek teoretycznych. W takich przypadkach dobiera się materiał emotogenny, którego treść, zgodnie z założeniami psychoanalizy, powinna ulegać wyparciu. Słowa o treści seksualnej bądź agresywnej, opowiadania o treści edypalnej i temu podobne. Tak przygotowany materiał jest trafny teoretycznie, natomiast prawdziwość twierdzeń Freuda na temat powszechnego braku akceptacji impulsów seksualnych i agresywnych oraz powszechności kompleksu Edypa jest, w świetle nowszych badań, mocno wątpliwa. Opieranie się na założeniu, że dla każdej osoby badanej materiał takiej treści będzie zagrażający, nie jest usprawiedliwione. Nie ma też powodów, by przypuszczać, że inne treści nie mogą podlegać wyparciu. Podsumowując, można stwierdzić, iż w literaturze znajdujemy bardzo wiele badań mających na celu weryfikację istnienia wyparcia właściwego przy wykorzystaniu istniejącego wyparcia. Mimo to żadne z tych badań nie spełnia w dostatecznym stopniu odpowiednich rygorów metodologicznych, w związku z czym żadne z nich nie może posłużyć za wystarczający dowód istnienia wyparcia właściwego. Wyniki większości badań są zgodne z hipotezami autorów, to znaczy materiał uznawany przez autorów za emotogenny był na ogół gorzej odtwarzany niż materiał uznawany za neutralny. Można więc uznać, że stosowany materiał różnicował reakcję osób badanych, natomiast nie można powiedzieć z całą pewnością, że czynnikiem różnicującym było wyparcie. Chcąc dalej wykorzystywać model, w którym analogiem laboratoryjnym wyparcia jest gorsze pamiętanie materiału emotogennego w porównaniu z materiałem neutralnym, należałoby lepiej kontrolować emotogenność bodźców, na przykład dobierając materiał na podstawie obiektywnej wiedzy o życiu osoby badanej, wywiad z osobą bliską i temu podobne. Powstaje jednak pytanie, czy opisywany tutaj model jest rzeczywiście odpowiedni? Można się bowiem zastanowić, czy gorsze odtwarzanie materiału emotogennego jest wynikiem wyparcia czy innych procesów. Freud uważał, że wyparte treści nie giną, lecz znajdują się w nieświadomości, skąd można je wydobyć po zlikwidowaniu wyparcia. Cytowany wyżej model eksperymentalny, biorąc za podstawę istniejące wyparcie, nie daje gwarancji, że mamy do czynienia z selektywnym odtwarzaniem, a nie z selektywnym uczeniem się. Tylko zabiegi o charakterze psychoterapeutycznym lub inne zabiegi znoszące istniejące wyparcie, np. hipnoza, narkoanaliza, mogłyby pozwolić na wykluczenie takiego konkurencyjnego wyjaśnienia otrzymywanych wyników. Brak jest teoretycznych przesłanek, by sądzić, że istniejące wyparcie nie utrudnia uczenia się, natomiast nie możemy powiedzieć, że materiał odtwarzany gorzej został wyparty w znaczeniu wyparcia właściwego bez sprawdzenia, czy został on utrwalony. 4.2.2. Badania, w których wyparcie wywołane jest eksperymentalnie. W tym modelu badacz sam stara się wytworzyć wyparcie, dzięki czemu ma lepszą kontrolę badanego zjawiska. Najbardziej popularny schemat eksperymentalny stosowany w tym modelu polega na wykorzystywaniu antyefektu Zeigarnik. Zeigarnik odkryła, że ludzie mają tendencję do lepszego zapamiętywania zadań niedokończonych niż dokończonych. Klasyczny efekt Zeigarnik. Natomiast mniej znana jest inna obserwacja autorki, że jeśli osoba badana zaangażowana jest osobiście w rozwiązywanie zadań, to jest wyniki swej pracy odnieśli bezpośrednio do ja,
Efekt jest odwrotny. Lepiej zapamiętywane są zadania dokończone niż niedokończone. Antyefekt Zeigarnik wykorzystywany był w licznych eksperymentalnych próbach weryfikacji istnienia wyparcia. Według Klina jednak antyefekt Zeigarnik nie może być uznany za wskaźnik wyparcia, gdyż stosowane w badaniach sytuacje mające uruchamiać zaangażowanie ja są trywialne i niezwiązane z podstawowymi instynktami. Gdyby odejść od ortodoksyjnej teorii Freuda na temat przyczyn wyparcia, można by przyjąć wyniki eksperymentów, w których uzyskano antyefekt Zeigarnik za przejaw działania wyparcia pod warunkiem, że będziemy mieli pewność, że eksperymentator rzeczywiście wywołał silne zaangażowanie dla ja. W eksperymentach tego typu najczęściej korzysta się z instrukcji, według której rozwiązanie zadania świadczy o braku inteligencji lub zdolności intelektualnych bądź o nieprzydatności na studia i temu podobne. W takich przypadkach zawsze rodzi się wątpliwość, czy poziom lęku wywołanego instrukcją jest wystarczająco silny, by uruchomić wyparcie. Ponadto, jak podkreślali Eriksen i Pierce, taka manipulacja będzie skuteczna tylko u osób z dużą potrzebą osiągnięć. Zwracają oni uwagę też na to, że gorsze przypominanie sobie zadań eksperymentalnych może wynikać z zakłócającego działania lęku. Inny powszechnie wykorzystywany model eksperymentalny do badania wyparcia wywołanego przez eksperymentatora polega na wytwarzaniu u osób badanych lęku poprzez sugerowanie bardzo niskich wyników w teście inteligencji i porównanie poziomu odtwarzania przez te osoby jakiegoś materiału z wynikami grupy kontrolnej. Klasycznym eksperymentem tego typu jest badanie Zellera. Autor oprócz zastosowania opisanego wyżej schematu przyjął dodatkowe założenie. Próba weryfikacji istnienia wyparcia może mieć wartość dowodową tylko wtedy, gdy poprzez usunięcie wyparcia doprowadzi się do przywrócenia do świadomości wypartych treści. Eksperyment Zellera miał następujący przebieg. Osoby badane uczyły się listy zgłosek bezsensownych aż do osiągnięcia kryterium jednego poprawnego odtworzenia. Po 3 dniach powtórnego uczenia się sylab do osiągnięcia takiego samego kryterium przydzielone zostały losowo do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej. Obie grupy wykonywały test motoryczny, tapping test, przy czym grupa eksperymentalna została poinformowana, że wypadła źle. Kontrolna zaś, że osiągnęła dobre wyniki. Informacja ta miała wywołać w grupie eksperymentalnej zagrożenie dla ja. Po tej manipulacji znów obie grupy uczyły się sylab bezsensownych. Grupa eksperymentalna odtworzyła mniej sylab niż grupa kontrolna i potrzebowała więcej prób do ponownego wyuczenia się. Wskazywałoby to na działanie wyparcia w grupie eksperymentalnej. Po 3 kolejnych dniach grupy te ponownie wykonały test motoryczny, następnie obie grupy zostały poinformowane o pozytywnych wynikach w tym teście. Manipulacja ta miała zagwarantować zniesienie wyparcia. Ostatnia próba wyuczenia się i odtworzenia zgłosek bezsensownych nie wykazała różnic między grupą eksperymentalną i kontrolną. Eksperyment ten powtórzony został później przez Zellera z włączeniem 2 dodatkowych grup eksperymentalnych do zbadania stopnia generalizacji zagrożenia dla ja. Pierwsza grupa eksperymentalna została poinformowana, że nie powiodło jej się w teście motorycznym, natomiast uzyskała dobre wyniki w próbie z sylabami. Druga grupa eksperymentalna uzyskała tylko informację o niepowodzeniu w teście motorycznym, natomiast nie uzyskała żadnych informacji na temat uczenia się sylab. Trzecia grupa eksperymentalna została poinformowana o niepowodzeniu w obu testach. Grupa kontrolna nie otrzymała żadnych informacji zwrotnych. Po wprowadzeniu manipulacji informacją o niepowodzeniu, grupa kontrolna i pierwsza grupa eksperymentalna nie różniły się między sobą. Natomiast obie te grupy uzyskały znacząco lepsze rezultaty od grupy eksperymentalnej drugiej i trzeciej. Wynik ten wskazuje na to, że pogorszenie odtwarzania jakiegoś materiału występuje tylko wtedy, gdy zagrożone ja w
wprost lub nie wprost, odnoszone jest do tego konkretnego materiału. Inne badania wykorzystujące procedurę podobną do zelerowskiej wykonali m.in. Merrill, Flavel, Penn i Dzurilla. Flavel zmodyfikował nieco procedurę Zellera, wprowadzając bardziej osobiste zagrożenie. Osoby badane miały się nauczyć 12 sylab bezsensownych. Proszono je także o podanie dla każdej sylaby skojarzenia. W grupie eksperymentalnej niektóre skojarzenia oceniane były jako nienormalne, inne jako normalne, według z góry przyjętego schematu. W grupie kontrolnej nie podawano żadnych ocen. Wyniki uzyskane przez grupę eksperymentalną wskazywały na gorsze zapamiętywanie sylab w porównaniu z grupą kontrolną. Wynik podobny do uzyskanego przez Zellera. Okazało się jednak, że nie ma różnic między poziomem zapamiętywania sylab, których skojarzenie oceniano jako nienormalne, i sylab ze skojarzeniami normalnymi. Innymi słowy, manipulacja zagrożeniem nie działała wybiórczo. Wynik ten podaje w wątpliwość hipotezę o działaniu wyparcia. Chyba że przyjmiemy, iż wyparcie zgeneralizowało się na pojawiające się w bezpośrednim sąsiedztwie sylaby niezagrażające. Ponadto wynik ten jest sprzeczny z rezultatem Zellera. Penn powtórzył badanie Zellera, jednak po zniesieniu wyparcia nie uzyskał wyników na takim poziomie, jakie otrzymał przed wprowadzeniem manipulacji zagrażającej, choć efekt wyparcia wystąpił. Merrill także powtórzył badanie Zellera i uzyskał replikację jego wyników. Wyraził jednak wątpliwość, czy w tego rodzaju eksperymentach można w ogóle mówić o działaniu wyparcia. Jeżeli tak łatwo można zlikwidować efekt zagrożenia, to czy można mówić o analogu eksperymentalnym wyparcia w sensie klinicznym, które jest bardzo trudno zlikwidować w sytuacji terapeutycznej? Holmes również mieli wątpliwości, czy wyniki uzyskane w eksperymentach typu zellerowskiego można uważać za przejaw działania wyparcia. Szukali oni innego, konkurencyjnego wyjaśnienia tych wyników i wysunęli hipotezę o działaniu zakłócającego efektu konkurencyjnych reakcji. Holmes i Shalhoub wykonali badanie według schematu zellerowskiego, jednak uwzględnili jeszcze dodatkową grupę eksperymentalną. Badanie miało następujący przebieg. 45 studentek podzielono na trzy grupy z zagrożeniem dla ja pierwsza, z zadaniem zakłócającym druga i grupę kontrolną K. Wszystkim osobom eksponowano najpierw listę 40 słów, po czym mierzono liczbę zapamiętanych słów, uczenie się mimowolne. Następnie wprowadzono zróżnicowaną manipulację eksperymentalną. Każda z grup wybierała słowa z listy słów użytych w poprzednim zadaniu, które według niej najtrafniej pasowały do eksponowanych plansz z testu Rorschacha. Grupę pierwszą poinformowano, że jej odpowiedzi świadczą o nieprzystosowaniu. Grupę drugą uprzedzono, że test ten ma na celu badanie wzroku, i wyświetlono jej film na zupełnie inny temat. Grupa kontrolna nie została poddana żadnej manipulacji. Zbadano następnie poziom odtwarzania słów z pierwotnej listy. Okazało się, że zarówno grupa pierwsza ze zagrożeniem dla ja, jak i grupa druga z zadaniem zakłócającym uzyskały wyniki gorsze od grupy kontrolnej. Nie stwierdzono natomiast żadnych różnic między grupami w zakresie procentu zapamiętanych słów zagrażających. Z podobieństwa wyników obu grup eksperymentalnych autorzy wnioskują, że gorsze wyniki w grupie z zagrożeniem dla ja mogą wynikać nie z działania wyparcia, lecz z pobudzenia konkretnych reakcji. Zagrożenie dla ja mogło wzbudzić wiele procesów poznawczych, zakłócających proces prawidłowego zapamiętywania słów. Autorzy świadomi są jednak tego, że w poszczególnych grupach eksperymentalnych mogły działać takie czynniki jak wyparcie w jednej grupie i zakłócenie w drugiej. W celu dalszej weryfikacji hipotezy, że nie wyparcie, lecz zakłócenie wpływa na pogorszenie wyników w eksperymentach typu zellerowskiego,
Holmes wykonał kolejne zadanie. Powtórzono w nim procedurę zastosowaną w poprzednim eksperymencie. Lecz zamiast filmu w drugiej grupie eksperymentalnej podano informację, że wyniki w próbie przyporządkowywania słów planszom testu Rorschacha świadczą o dużych zdolnościach twórczych i przywódczych. W ten sposób wytworzono pozytywną emocję i wzmocnienie ego. Okazało się, że zarówno grupa z zagrożeniem ego, jak i grupa ze wzmocnieniem ego osiągnęły gorsze wskaźniki zapamiętywania słów niż grupa kontrolna. Po wyjaśnieniu osobom badanym celu eksperymentu wyniki obu tych grup poprawiły się, zaś wyniki grupy kontrolnej nie uległy zmianom. Rezultaty te dosyć poważnie podają w wątpliwość hipotezę wyparcia, wskazując na efekt zakłócenia procesu odtwarzania w wyniku działania informacji emotogennej niezależnie od znaku emocji. Można przypuszczać, że zakłócenie spowodowane było bądź wzrostem pobudzenia, bądź koncentracją na treści informacji, bądź wreszcie zmianami motywacyjnymi. Również badania Zurilli nasuwają wątpliwości co do hipotezy wyparcia. Zurilla zbadał poziom odtwarzania słów związanych z zagrożeniem w porównaniu ze słowami neutralnymi i uzyskał, jak większość badaczy stosujących tę procedurę, efekt wyparcia. Następnie pytał osoby badane, o czym myślały w czasie eksperymentu. Okazało się, że 62% osób zagrożonych myślało o słowach zagrażających, podczas gdy tylko 24% osób w grupie niezagrożonej myślało o materiale eksperymentalnym. Nasuwa to przypuszczenie, że pogorszenie wyników w grupie eksperymentalnej nastąpiło na skutek koncentracji na zagrażających myślach i niepokoju, a nie na efekcie wyparcia. Powyższy przegląd badań nad wyparciem właściwym, w którym badacz sam stara się wywołać wyparcie w sytuacji eksperymentalnej, podobnie jak poprzednio omawiane badania z wykorzystaniem wyparcia istniejącego, nie dostarcza rozstrzygających dowodów na istnienie wyparcia właściwego w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez Freuda. Przegląd ten wskazuje jednak na to, i wyniki są tu na ogół zgodne, że zagrożenie wpływa na pogorszenie się procesu odtwarzania materiału. Jest to wynik zgodny z prawem Yorkesa Dodsona i spójny z wiedzą psychologiczną na temat wpływu emocji na procesy poznawcze. Wyparcie freudowskie zakłada jednak działanie aktywnego procesu selekcji informacji, a nie prostego zakłócenia czynności poznawczych pod wpływem emocji. Dopóty będziemy badać tylko efekty hipotetycznego procesu wyparcia w postaci choćby pogorszenia się odtwarzania materiału zagrażającego w porównaniu z niezagrażającym, dopóki nie będziemy mogli orzec niczego na temat mechanizmu leżącego u podłoża obserwowanych zjawisk. Weryfikacja hipotezy o istnieniu wyparcia właściwego wymaga nie tylko potwierdzenia hipotez na temat selektywnego odtwarzania, lecz i badań, które pozwolą dotrzeć do procesów leżących u podłoża takiej selektywności. Dlatego nie ma podstaw do wyciągnięcia z istniejących badań wniosków, ani potwierdzających, ani obalających hipotezę o istnieniu wyparcia właściwego. Stosunkowo duża spójność wyników tych badań i ich zgodność z oczekiwaniami eksperymentatorów uzasadniają jednak dalsze poszukiwania w tym zakresie. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości, koniec rozdziału 4, próby empirycznej weryfikacji istnienia wyparcia właściwego.